rano 26 marca zostałem przewieziony do lokalu Gestapo w Alei Szucha na przesłuchanie. Tymczasem tak się złożyło, że tego dnia aresztowali Niemcy bardzo dużą ilość osób z łapanek ulicznych i zanim zdążyli wszystkich przesłuchać, przeprowadzić wstępne przesłuchanie, upłynął cały dzień i wobec tego z niemiecką systematycznością postanowiono odłożyć przesłuchanie nas wszystkich do następnego dnia. Z tramwaju zostaliśmy wyprowadzeni parami na podwórze. Przede mną, w parze przede mną znajdował się kolega o pseudonimie Rudy. Był on już tak skatowany, że ledwo trzymał się na nogach. Do samochodu pomogliśmy mu dostać się, gdyż o własnych siłach nie mógł tego zrobić. Następnie samochód była to ciężarówka 2,5-tonowy Renault. Ruszyliśmy z Alei Szucha, Alejami Jazowskimi, Nowym Światem, placem Wierzbą Ossolińskich, placem Saskim, Wierzbową, Bielańską i z chwilą, gdy dojeżdżaliśmy do ulicy Długiej, samochód gwałtownie zahamował, wykonawszy kilka nagłych skrętów i zatrzymał się. Natychmiast po zatrzymaniu się samochodu rozległ się najpierw cichy stosunkowo wybuch w szoferce, z której buchnęły płomienie przez okienko do środka samochodu i natychmiast potem rozpoczęła się strzelanina, która trwała krótko, nam wydawało się to dosyć długo, prawdopodobnie nie trwała dłużej niż minutę, dwie. Widziałem, jak z dwóch konwojujących Niemców siedzących z tyłu na klapie ciężarówki, jeden zarepetował pistolet, ale nie zdążył już oddać strzału i osunął się miękko na ziemię. Po chwili to samo nastąpiło z drugim. Na ten widok kobiety zaczęły głośno krzyczeć i pchać się na nas w kierunku szoferki, wobec czego krzyknąłem: pali się. Na te słowa natychmiast całe towarzystwo, jedni przez drugich depcąc, rzucili się do klapy, skacząc jedni za drugimi. Jak to się stało, że inżynier Stankiewicz wyrwany został z rąk hitlerowców? W nocy z 22 na 23 marca 1943 roku zupełnie nieoczekiwanie aresztowany został Rudy, chówcowy SAD-u, okupacyjnego starszoharcerskiego chówca Warszawa Południe. Wśród kolegów z grup szturmowych Szarych Szeregów niemalże natychmiast rodzi się idea odbicia uwięzionego kolegi. Motorem akcji jest najbliższy przyjaciel uwięzionego, Zośka, dowódcą ówczesny komendant chorągwi warszawskiej Orsza. Termin możliwie jak najszybszy. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności wywiad Szarych Szeregów ustala, że już 23 marca Rudy będzie przewożony z gmachu Gestapo na Pawiak. Tego dnia po południu przy zbiegu Długiej i Bielańskiej w sąsiedztwie gmachu Arsenału ma nastąpić uwolnienie kolegi z więźniarki Gestapo przewożącej aresztowanych. Niestety, akcja nie dochodzi do skutku. Trudności w skontaktowaniu się z dowództwem nie pozwalają Orszy uzyskać na czas zezwolenia na przeprowadzenie akcji. Chłopcy mający przeprowadzić akcję wiedzą tylko: Janek nie jechał. Akcja zostaje przełożona. Wreszcie nadchodzi 26 marca. To już drugi raz czyhaliśmy na więźniarkę. Poprzedni raz nie udało się. Podobno Janek nie jechał. Wreszcie dzisiaj. Tadeusz cichym głosem dał mi rozkaz: Jur, pójdziesz do restauracji, która znajduje się zaraz za rogiem, i tam zadzwonisz pod numer 92560. Nawiążesz kontakt z panem Jankiem od Tomaszewskiego w sprawie mąki. Niezbyt mi się początkowo podobała ta misja, bo bałem się, że zostanę wyłączony z akcji. Ale co robić? Przed Zośką nie było powiedzenia nie albo ale. Poszedłem. Knajpa normalnie warszawska, taka dorożkarska, pełna ludzi zapijaczonych, zadymiona. Wszedłem, momentalnie zobaczyłem, gdzie jest telefon. Do
Oberżysty podszedłem bardzo grzecznie, pytając się jak najbardziej naturalnie na to. Proszę pana, czy mogę zadzwonić? Proszę bardzo. Nawiązałem kontakt z panem Jankiem, podałem mu numer telefonu, który był uwidoczniony na tabliczce pod słuchawką i czekałem. Nastąpiły ciężkie minuty oczekiwania. Czas kapał tak powoli, że już nerwowo nie wytrzymywałem. W pewnym momencie z sąsiedniej salki wyszedł gość na chwiejących się nogach, skierował się do telefonu. Natychmiast stałem, złapałem za słuchawkę. Proszę pana, ja nie puszczę pana do telefonu, bo ja czekam na bardzo ważną wiadomość. Machinalnie sięgnęłem pod marynarkę, gdzie ugniatał mnie pistolet. W tej chwili nie wiem, gdyby mi kto krzyknął nad uchem, to chyba bym zaczął strzelać. Czekałem na telefon, czekałem na najmniejszy dzwonek tego telefonu. Minuty upływały, szklanka lemoniady już się dawno skończyła. Wreszcie jest telefon. Podbiegłem do słuchawki. Pan Janek? Tak. Mąka już jest w drodze. Rzuciłem słuchawkę, czym prędzej podbiegłem do oberżysty, zapłaciłem mu za telefon, za lemoniadę i wyskoczyłem na ulicę. Tam na rogu dojrzałem Zośkę, który stał z jakimś nieznanym mi jegomościem. Podbiegłem do niego, Tadeusz złapał mnie za ramię. No co? Jedzie! Podczas gdy Jur niecierpliwił się w małej knajpce, oczekując telefonu, w gmachu gestapo działał Wesoły, mający tam ułatwiony wstęp jako przedstawiciel Wedla zaopatrujący Niemców w słodycze. 26 marca otrzymałem wiadomość, że Rudy został przewieziony do gmachu gestapo na Aleję Szucha. Zostało w związku z tym ustalone ponownie hasło, za pomocą którego miałem telefonicznie dać znać o tym, czy Rudy jedzie, czy nie jedzie w transporcie. O oznaczonej godzinie wyjazdu transportu więźniów na Pawiak byłem w Alei Szucha i osobiście widziałem niesionego na noszach zupełnie skatowanego Rudego do więźniarki. Wobec tego zdecydowałem się, że jednak muszę tak działać, aby nie nastąpiło tutaj żadne opóźnienie. I dlatego też zdecydowałem się nadać sygnał telefoniczny nie ze sklepiku, który był wyznaczony jako miejsce telefonu, a bezpośrednio z gmachu gestapo. W ten sposób chciałem przyspieszyć wiadomość o tym, że Rudy jedzie tym samochodem. Było to dosyć duże napięcie nerwów, dlatego że korzystałem z telefonu, który stał na biurku, przy którym siedział oczywiście gestapowiec. I moja rozmowa przez telefon odbywała się w jego obecności. Na wskazany telefon zadzwoniłem, prosząc pana Janka i powiedziałem do niego, że towar będzie dzisiaj dostarczony i już od siebie, wbrew ustalonemu hasłu, dodałem, że ale dzisiaj koniecznie trzeba ten towar odebrać. Rola Wesołego nie skończyła się na tym bynajmniej. W jakiś czas potem wystawił winnych nieludzkiego skatowania Rudego gestapowców Schulza i Langego, zastrzelonych następnie przez bojowców. Wróćmy jednak pod arsenał. Gdy Jur przekazał otrzymany telefonicznie meldunek Zośce, w akcję wkroczył Kadłubek. Poinformowany przez więzionego na Pawiaku Kubę o wyglądzie samochodu, bacznie obserwował, czy się nie zbliża. Samochód jechał bardzo szybko, jezdnia była pusta, samochód pędził. W jednej chwili jednak zorientowałem się po wyglądzie samochodu z przodu, że to musi być ten, rzut oka na tył i okazało się, że Kuba miał zupełną rację. Po boku, tyłem do boku samochodu siedziało dwóch Niemców, oczywiście każdy po jednej stronie. Natomiast tyłem do kierunku jazdy i bokiem do tych Niemców siedziały jakieś dwie czy trzy umalowane baby i nie wiem co tam robiące. W każdym bądź razie ten moment doskonale pamiętam. Samochód szybko przejechał, minął mnie. Oczywiście wymieniłem ukłony z Kubą, bardzo głębokie, może nawet przesadne i niepotrzebnie. No chciałem jednak doskonale zasygnalizować ten samochód, żeby tam się, broń Boże, coś nie stało w momencie jego nadjechania na miejsce akcji.
Przeszedłem na drugą stronę, słysząc zresztą po jakiejś chwili gwizdek. Ulica wyglądała jeszcze wtedy zupełnie normalnie. Zacząłem kierować się w stronę ubezpieczenia i zacząłem znów denerwować strasznie przedłużającym się czasem. Mianowicie nie słychać było strzałów. Od momentu przejazdu samochodu wydawało mi się, że minęły już nie wiem jak długie minuty, a zupełnie nie słychać strzałów i zacząłem poważnie podejrzewać, że z jakichś względów akcja mogła nie dojść do skutku, że samochód minął miejsce. Oczywiście wtedy, kiedy wydawało mi się, że upłynęła już wieczność od jego przejazdu, rozległy się strzały bardzo głośne. Oczywiście już byłem wtedy blisko od samego miejsca akcji. Najpierw pamiętam jeden czy dwa pojedyncze strzały i bardzo długa seria ze Stena, która trwała kilka sekund pewnie i wyobrażam sobie, że to właśnie Słoń lub Maciek, steniści wtedy, rozpoczęli już ostrzeliwanie samej akcji. Tak rozpoczęła się akcja, którą przez 8 minut zaabsorbowanych było 28 bojowców zorganizowanych w 7 sekcjach ataku i ubezpieczenia. Musieli walczyć nie tylko z wrogiem. Musieli pokonać własną słabość w obliczu konieczności podjęcia decyzji. Ot choćby katoda. W pewnym momencie spostrzegłem, że od strony ulicy Długiej nadjeżdża niemiecki patrol policyjny na motocyklu. Siedziało na tym motocyklu 3 żołnierzy, 3 policjantów uzbrojonych w pistolety maszynowe. Musiałem zadecydować, co należy w tej chwili robić i jak się zachować w tym momencie. Nie miałem pewności bowiem, czy samochód z Rudym już jest w pobliżu i jak jest daleko, czy akcja się za chwilę zacznie, czy nie. Czy puścić tych Niemców wolno, ażeby pojechali w kierunku miejsca, gdzie akcja się miała właśnie według założeń, według planu odbyć. Czy też wycofają się oni zupełnie i czy wycofają się, czy zdążą się oni wycofać, wyjechać z tego rejonu, zanim akcja się odbędzie. Ewentualnie należało rozpocząć ogień i zacząć z nimi strzelaninę. Decyzja rzeczywiście była bardzo trudna i o ile pamiętam, a pamiętam to doskonale, to był jeden z najcięższych momentów mojego życia. Drugie bodajże nie mniej intensywne przeżycie przeżyłem wtedy, kiedy mój serdeczny przyjaciel ówczesny, Janek Anoda, który był w grupie uderzeniowej, nadbiegł i powiada, no wiesz, ja już wszystką swoją broń wystrzelałem, oddaj mi swoje. Nie bardzo chciałem się zgadzać, jednak więzy przyjaźni zdecydowały, że oddałem mu swoje 2 pistolety. Chwilę później spostrzegłem, że nadchodzi kilku urzędników niemieckich, przy czym jeden z nich, spostrzegłszy mnie, wyjął pistolet i zaczął strzelać w moim kierunku. Muszę powiedzieć, że do dnia dzisiejszego, ilekroć wspominam tę chwilę, to nie mogę się wyzwolić od tego wrażenia niezwykle przykrego i mocnego, że przede wszystkim nie powinienem był oddawać tej broni koledze, a sekundo, jak jednak duża odpowiedzialność spoczywała na mnie wówczas, kiedy musiałem decydować, czy tych Niemców, którzy w tym patrolu policyjnym się znaleźli w rejonie akcji, puścić, czy też rozpocząć z nimi strzelaninę. W niecałe 10 minut po ukazaniu się więźniarki akcja była zakończona. Straty nieprzyjaciela, 6 zabitych i 4 rannych. Własne, 2 zmarłych od ran odniesionych w czasie akcji i zgon bestialsko skatowanego Rudego. Dziś po akcji pozostały nieliczne dokumenty i wspomnienia jej żyjących uczestników. Wspomnienia niezatarte, wspomnienia, które pozostaną w pamięci na zawsze. Jak wspomnienia dowódcy Orszy. Mimo lat, jakie minęły od tych chwil, wydaje mi się, że pamiętam dobrze wszystkie szczegóły. Najwyraźniej jednak rysuje mi się w pamięci obraz grupki uwolnionych. Grupki biegnącej w kilka sekund po otworzeniu samochodu więźniarki, biegnącej właśnie w moim kierunku na skos poprzez jezdnię. Muszę powiedzieć, że trudno zapomnieć fizycznie wprost odczuwalną falę radości, która uderzyła w momencie, jak spostrzegłem tą grupkę. Radości nie w pełni zresztą może zasłużonej.
Myśmy cały nasz wysiłek, całą wolę działania skupili na jednym temacie, na uwolnieniu, na odbiciu naszego kolegi, przyjaciela Janka Bytnara. Dopiero teraz, kiedy ta grupka uwolnionych biegła właśnie na skos przez jezdnię, ta sprawa stanęła tak wyraziście, tak jasno. Ci ludzie biegnący byli mnie, byli nam jacyś niezmiernie bliscy. Dla nas byli Polakami, byli ludźmi wyrwanymi, wprost wyrwanymi ze szponów śmierci. To było jakieś wielkie szczęście dla tych bojowców, którym dane było brać udział właśnie w akcji odbicia więźniów. Tyle wspomnień z samej walki. Dla mnie, jako dla dowódcy, ten moment walki to nie wszystko. Obok tego były jeszcze inne sprawy, takie jak decyzja podjęcia samej akcji, plan akcji, a potem po walce zabezpieczenie oddziału, ranni i pogrzeby. Na plan pierwszy wysuwa się w moich wspomnieniach sprawa decyzji. Wydaje mi się, że dlatego, ponieważ decyzja ta podejmowana była w warunkach trudnych. Z jednej strony na decyzję tą wywierał wpływ zespół uczuć oddziału, z drugiej strony konieczność chłodnego poczucia odpowiedzialności za miasto, za Warszawę. Tego rodzaju rozmiar akcji był pierwszym wydarzeniem zbrojnym na terenie Warszawy od czasów jej oblężenia w roku 1939. Wobec tego właściwie nie było nam zupełnie wiadome, trudno nam było przewidzieć, jak, w jaki sposób zachowa się okupant, jak będzie reagował, czy spowoduje to represje i jakie represje, w jaki sposób zareaguje ludność i jak w ogóle przebiegnie cała akcja. Oczywiście do tego poczucia odpowiedzialności za miasto, za wydarzenia dołączała się jeszcze odpowiedzialność za oddział, za tych 20 kilku chłopców, kolegów, którzy przecież będą członkami organizacji wychowawczej, byli przedmiotem zabiegów wychowawczych, a więc byli w oczach moich i w oczach nas wszystkich widziani raczej w przyszłości, raczej w Polsce przyszłej, a nie widziani jako ci skazani na utratę życia. Różne łzy, wszakże z naszej krwi wolne wstaną dni. Dziejemy znów z piosenką panterkowy strój i z zabawą, chociaż krwawą, wuj, kochanie.